Jak wszechświat długi i szeroki, tak wszystko w nim zbudowane jest z atomów. Są budulcem wszystkiego, co istnieje. Stabilność każdego atomu zapewnia jądro atomowe, często stabilne, czyli chronione przed rozpadem. A dzieje się tak dzięki skumulowanej w jego wnętrzu potężnej ilości energii. O potędze tej energii ludzie przekonali się ponad 80 lat temu. Po raz pierwszy atom rozszczepiono w 1938 roku, a już kilka lat później zbudowano pierwszy reaktor jądrowy. Dokonał tego zespół badaczy pod kierownictwem włoskiego fizyka Enrico Fermiego. Dzięki nim po raz pierwszy ludzkość przekonała się, że można przeprowadzić i kontrolować reakcję łańcuchową. Energię atomową ujarzmiono 2 grudnia 1942 roku. Ta ma szerokie zastosowanie i wbrew pozorom nie ogranicza się wyłącznie do energetyki. Zanim jednak przyjrzymy się różnym jej zastosowaniom, zacznijmy od samego procesu wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni jądrowej. Uwolnienie energii atomu odbywa się w procesie rozszczepienia jego jądra. Miejscem, gdzie do tego dochodzi, jest reaktor. To tu zachodzą kolejne procesy prowadzące do rozszczepienia. Kluczowym elementem jest tu paliwo. Jest to najczęściej izotop promieniotwórczego urano-235, który ulega reakcji rozszczepienia. Podczas tego procesu na skutek wymuszenia rozszczepienia jąder uranu uwalniają się drobne cząstki, czyli produkty rozszczepienia. Do reakcji łańcuchowej dochodzi, kiedy wspomniane drobne cząstki zaczynają się zderzać z kolejnymi jądrami uranu. Z racji, że wyzwalana jest podczas tego spora ilość ciepła, zachodzi konieczność chłodzenia całego procesu. Tu z pomocą przychodzi woda, która stopniowo się nagrzewa do momentu powstania pary. Dzięki niej napędzane są turbiny turbozespołu. I to właśnie w tym momencie energia atomowa zamienia się w energię elektryczną. Elektrownie jądrowe są jednym z głównych źródeł produkcji energii elektrycznej na świecie. Udział produkcji w samej Unii Europejskiej przekracza 25%. Pośród licznych zastosowań energii jądrowej warto zaznaczyć, jakie ma znaczenie dla współczesnej medycyny. Dzięki niej wiele zyskuje profilaktyka wykrywania chorób, głównie nowotworów czy chorób płuc i serca, a nawet demencji. Można leczyć postępujące skutki nadczynności tarczycy, gdzie pomocny jest radioizotop jodu. Współczesna medycyna może walczyć z nowotworami przez podawanie radioizotopów bezpośrednio do organizmu. Prowadzone badania potwierdzają, że nie tylko coraz częściej będzie ona stosowana w diagnostyce i terapiach schorzeń, ale także do likwidowania ich skutków. Do tego energię jądrową wykorzystuje się w procesie produkcyjnym leków, do sterylizacji sprzętu medycznego czy laboratoryjnego. Odpady po niej po odpowiednim przetworzeniu trafiają do jedynego w naszym kraju składowiska odpadów promieniotwórczych w Różanie. Na składowisko te trafiają jedynie odpady nisko i średnioaktywne z badawczego reaktora jądrowego Maria, ale również te pochodzące z przemysłu i medycyny. Podczas 60-letniego funkcjonowania składowiska umieszczono w nim ponad 4000 metrów sześciennych odpadów promieniotwórczych, co jedynie świadczy o tym, jakim bezpiecznym procesem jest składowanie odpadów nuklearnych. Składowisko jest bezpieczne i nieustannie monitorowane pod kątem skażenia i promieniowania. W świecie nie zabrakło naukowców będących zdania, że skoro paliwo jądrowe pozwala na otrzymanie znacznie większej ilości energii niż konwencjonalne paliwa, to warto by je zastosować w okrętach czy pojazdach kosmicznych. W 1950 Amerykanie rozpoczęli owocne prace nad skonstruowaniem pierwszego amerykańskiego okrętu podwodnego o napędzie atomowym. Rozliczne amerykańskie lotniskowce korzystają z napędu atomowego. Z kolei Rosjanie wykorzystali podobne rozwiązania w swojej serii lodołamaczy. W samolotach to energetyczne rozwiązanie nie znalazło zastosowania, głównie z powodu rozwoju napędów odrzutowych i możliwości tankowania w powietrzu. Nawet rozpatrywano umieszczenie reaktora jądrowego w samochodach osobowych, ale pomysł szybko odrzucono. Przeszkodą nie do pokonania była zbyt duża masa koniecznych osłon w takim pojeździe.
Energia jądrowa ma zastosowanie również kosmiczne, żeby nie powiedzieć nie z tej Ziemi. Według wszelkich znaków przyszłością badań przestrzeni kosmicznej jest wykorzystanie energii jądrowej. Dzieje się tak dlatego, że kosmiczne podróżowanie wymaga niezawodnego zasilania, które ma działać latami, bez przerwy, a kosmiczne panele słoneczne niestety są rozczarowujące. Dobrym przykładem wykorzystania energii jądrowej jest radioizotopowy generator termoelektryczny, RTG. Ten wytwarza prąd, w którym źródłem energii są rozpady izotopu promieniotwórczego. Najczęściej używanym izotopem jest pluton-238. Emitowane ciepło zamieniane jest w energię elektryczną. Generatory tego typu spotykamy w pojazdach kosmicznych czy satelitach. Stany Zjednoczone jako pierwsze ponad 60 lat temu w 1961 zastosowały generator RTG w satelicie Transit 4A. Kolejne trafiły do sond Pioneer 10 i 11, Voyager 1 i 2. Zostały wykorzystane w misjach programu Apollo 12, 13, 14, 15, 16 i 17, a dzisiaj zasilają pojazd Curiosity, który od 12 lat bada powierzchnię Marsa. Na Ziemi generatory RTG mają rozległe zastosowanie. Zasilają potężne stacje radarowe w Arktyce. W przeszłości wykorzystywano je nawet do zasilania malutkich rozruszników serca. Trafiły również do bezobsługowych urządzeń nawigacyjnych w niedostępnych częściach świata. Swego czasu Związek Sowiecki rozmieścił w rejonie Arktyki ponad 1000 w latarniach morskich i bojach nawigacyjnych. Z kolei w USA najwięcej generatorów pojawiło się na Alasce, w bazach obserwacyjnych i systemach wczesnego ostrzegania. W XXI wieku ludzkość ma taki dostęp do żywności, jakiego nie miała nigdy wcześniej w historii. Choć globalna machina spożywcza powoduje, że co dnia na nasze stoły trafiają kolejne posiłki, system nie jest doskonały. Przechowywana żywność potrafi kiełkować, stykać się ze szkodnikami, pasożytami czy drobnoustrojami, mogącymi wywołać zatrucie pokarmowe. Tu też z pomocą rusza energia jądrowa, a konkretnie napromienianie żywności. Z miejsca trzeba podkreślić, że napromieniowana żywność nie jest ani promieniotwórcza, ani rakotwórcza, ani też toksyczna. Do tego wartość odżywcza produktów pozostaje bez zmian. Napromienianie żywności zgodnie ze światowymi standardami daje bardzo wiele korzyści. Hamuje proces kiełkowania produktów pochodzenia roślinnego, zwalcza pasożyty i szkodniki, unieszkodliwia pleśnie, grzyby i bakterie, sterylizuje żywność, zwiększa jej okres trwałości, podnosi poziom bezpieczeństwa spożycia poprzez zmniejszenie liczby zatruć pokarmowych, eliminuje też konieczność dodawania chemii do żywności. Dzięki napromieniowaniu redukuje się nie tylko straty żywności, ale także umożliwia ochronę przed groźnymi chorobami. Jeśli przyjrzeć się naszej planecie z przestrzeni kosmicznej, widać wyraźnie, że jest pokryta sporą ilością wody. 1 386 tysięcy metrów sześciennych, z czego 96% to woda słona. Zgodnie z raportem Światowego Instytutu Zasobów, ponad 36 krajów zmaga się z deficytem wody pitnej. Nawet kraje europejskie jak Grecja, Włochy czy Hiszpania są narażone na ekstremalnie wysokie obciążenie zasobów wody. Bardzo poważne problemy mają kraje azjatyckie i afrykańskie. Pomocną dłoń w ich stronę kieruje energia jądrowa, która pomaga w odsalaniu wody. W okresach zwiększonego zapotrzebowania energetycznego elektrownie jądrowe zasilają sieci energetyczne. Kiedy jednak zapotrzebowanie spada, energię elektryczną kieruje się do odsalania wody. Nad projektami pracują m.in. Chiny, Indie, Pakistan, Egipt, Maroko, Tunezja, Argentyna czy Indonezja. Zalety energii jądrowej można mnożyć tak naprawdę w nieskończoność. W przemyśle lotniczym czy metalurgicznym wykrywa się nieszczelności w przewodach i zbiornikach. W archeologii datowanie węglem pomaga określić wiek zabytków. W geologii datowanie próbek geologicznych. W muzeach całego świata konserwuje dzieła sztuki. W rzekach i jeziorach wykrywa zanieczyszczenia. Na granicy pomaga prześwietlać pojazdy, a dla środowiska znaczy jeszcze więcej, bo wytwarzanie energii odbywa się przy praktycznie zerowej emisji szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak dwutlenek węgla. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam!